Hej, cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Light. Na wstępie bardzo przepraszamy, że nie ukazał się on wczoraj, tylko dzisiaj, ale na drodze małych problemów technicznych, formatu komputera Wojtka i ustawień z dźwiękiem, testowaniu nowego programu do nagrywania, którego właśnie pracy oglądacie, czyli GeForce Experience. I tak się zacina, ale jest pewnie dużo lepiej. Zaczynamy nową część, więc witam was bardzo serdecznie. Wojtuś mi się tu kula koło nóżek, nie wiem, co on chce tu klękać przede mną, czy co? Wojtek, chcesz porozmawiać? Sorry, siema. Tak, witamy was bardzo serdecznie, Wojtuś jak zwykle w masce kanibala. Co? Co tam masz? Jest tam coś? Wypadasz. Wojtuś, co robimy? Gramy. Chodź. Spotkaj się z Jade w składzie C. Chyba trzeba się spotkać z Jade w składzie C, wiesz? Tak myślę. A skład C jest pewnie tam, gdzie kropeczka. Albo tam, gdzie te kanibale, czy jak to tam się... Uuu. Wojtek, chodź zobacz. O kurde, Wojtek. Ty byski masz trupa? Nie, tu nic nie ma. Nie no. Zabiłem misia. Cóż to był za miś. Dobra, trzeba tam jakoś dotrzeć. Dzida. Ty? Co to żyje ty? Ale ją o framugę roztrzaskała. Wojtek, jest kolega jeszcze. Ale lagi, oj przepraszam. Niech się pan położy, niech pan odpocznie. Proszę oddychać głęboko. Chyba go to bolało, wiesz? Tak myślę. Wiesz? Troszkę mógł to poczuć. Uwaga, tam, wstał, dawaj go. Zarzucałem ją tymi bombkami, jak nie wiem, ale w sumie co to dało, to też nie jestem. Zostaw się. Przepraszam, przypadkiem. Chodź, uleczę cię, chodź. O, ty sobie leczysz? Już cię uleczyłem. Ty widziałeś to? Widziałeś to? Czekaj, przeładuję sobie kij baseballowy. O, tu masz coś. Mogiłę. Przeładowałem... Co? Mogiła? Trup? Pokaż. Nie, widziałem cię podwójnie. No bo ja jestem wszędzie. Czekaj, mogę stworzyć nowy przedmiot. Jak to się robiło? Ulepszenia. I plany. Plany, nie? Co mogę stworzyć? A, pewnie jakieś petardy, wytrychy. Takie wez, takie, nie będę nic. Idziemy. Wojtek. Ja już myślałem, że to jest kolejny, ale ty patrz. Patrz, gdzieś tam pomoć. Myślisz, że on kiedyś był zombim, czy to bardziej artefakt? Nie, po prostu ktoś stwierdził, a sprawdzimy, czy ma serce. Okazało się, że nie ma. Czy, czekaj, to żyje! Czekaj, wybucham! Co tam się od Janie Pawliło, Wojtek? Bo mnie ominęło to. Zrobił kabum. Ja myślałem, że właśnie tak mi się wydawało, że on wybucha. Ty tam poleciałeś na niego jak na świeże jajka. Żeby on wybuchł, tak wiesz. Ha, myślałem, że poleciałeś jak na świeże jajka na targu. Jak tu się zapalę? O nie. Coś ty zrobił? Jak się wystraszyłem. Przepraszam. Nie rób mi tak więcej. Jak się zapala lampkę? Chodź tu, patrz, jakie fajne. Co to jest? Wiedzący papierdol. Ale możesz mi zostawić samego na chwilę? Mogę, proszę bardzo. Dobra. Chodźmy stąd, bo ja nie wiem, gdzie jestem i trochę się boję, bo to tak troszkę daje strasznością. Nie, to tylko kibel. Co? Toaleta. Przeszukaj, pusty. O, mogę apteczkę porobić. Właśnie, apteczkę możemy sobie przygotować, jeżeli jest taka opcja. Jak się kończyła tę latarkę? A, nie, dobra, ja nie mam gazy jeszcze jednej. Więc nic nie zrobię. Nie mam latarki. Ty, mam młotek. Ja, mój młotek to ja lubię. Gdzie może być skład C? Jak myślisz? Tam, gdzie... Jezu, ty są mole! Czekaj, cię gryzą. Tu są trupy, w sensie to wszystko tu nie żyje. Ty, jak się zapala tą lampkę, latarkę? Musisz ją włączyć w lewym dolnym rogu i hukiem myszy ja mam. Patrz, ja pokażę. Nie, ale tak, żeby nie uwałkę. A to chyba U. Nie, T. T, no. Pięknie. T? T.
Ty jak Sławomir. Ty jesteś tutaj, dobra. W sensie, tak tylko sobie przychodzę, nie? Bo tutaj niewiele... Bo ja wiem jak się skanuje, ale właśnie zapomniałem. Tu jest, blok B, gdzie przyszliśmy, więc tam nie idziemy. Człowiek chwilę nie gra i już wieje. Widzisz jak to jest, jak się odpuszcza gry? Nie ma tak prosto, jakbyś chciał. To nie moja wina, że Windows jest taki głupi. Aj, tam nie obrażaj, bo może to Bill Gates obejrzy i co, i będziesz miał problem. No to niech zrobi porządek z tym. Ale musimy czekaj, chyba niżej, na dole. Musimy niżej zejść, no. Bo tam są A do góry, B na dół, więc my jesteśmy za wysoko. Wojtek, tutaj robili badania na temat cząsteczków. Cząsteczków. Nie zadziałało. Jezus, no daj mu drzwi na chwilę, to od razu wszystko zepsuje. Boże, co ty robisz? Dobrze, że nie nagrywałem. Dobrze, że co? Nagrywałem. Ja to poskoczyłem, stary. No bo... Aż mi serce boli, ja chyba zabawu dostałem. No nie. Ja patrzę nie, bo... tylko, coś tam głodziało, no to idę mu pomóc, nie? Nie, bo to było tak, że może widzę trupa. O, nie żyje i nagle mi wstaje się rzuca na mnie. No, tak to działa w tej grze. Szukaj schodów, na dół, nie? Nie. Ale jesteśmy bliżej niż dalej. Albo dalej niż bliżej. Nie. To jest gdzieś po... Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu. Oh fuck. Welcome to the jungle. Wojtek, jest sprawa. Nie ma. Widziałeś to? Zamknąłem drzwi. Nie, ja mam wybuchowe gwiazdki, otwórz mi to jeszcze. Otwórz i się odsuń na bok, a ja rzucę. Dobra. Oj, mam. Wow. Widzisz? Mogę je spalać. Tylko chyba muszę w nie trafić, żeby wybuchały. Inaczej to nie działa. Czekaj, bo go robaczki zjadają, trzeba mu pomóc. Ty byś chciał, żeby tak cię zostawili na polu walki? Ale tu się drze wszystko. Wyjdźmy stąd już. Wojtek do wody lepiej nie wchodzi, bo tu prąd może być wszędzie. A skopnie jak limuzyna rządowa. Co ty tutaj kombinujesz, kolego? Nie wiem, chcę pokręcić. Ale każę szybko naciskać F. Wojtek całe życie kręci, no. Szmak, Wojtek, pomocy! Nie mogę... pomocy, proszę cię! Pytałeś się co ja robię i widzisz co ja robię. Już sobie poradziłem, goń się. Moja wina. Jak się zesrałem. Pytrek. Nie wiem czy tu nie będziemy mieć gości zaraz. Coś tam zepsuł. Nic, ale słyszałem takie. Ja to całą grę słyszę. Chodź tu. Chodź. Czekaj, tu jest umywalnia, idę umyć ręczki. A? Właśnie zabiłem trupa. No tak, no zabiłem trupa. Aż się musisz wykąpać. Czuję i ten brud, ten pot na sobie. Myślałem, że jesteś zombie, już chciałem cię strzelać. Nawet... Okej. Okay. Nie okej, okay, tylko trzeba uważać. One wstaną, a nie, to są te, co zrobiłem. Katstenka, katstenka. Teraz przy... O. To nie jest ona, prawda? Nie, to... Cześć. Pomóż mi. A to nasz ziomek jest, nie? Co się robi? Boże, Crane, ale z ciebie tupa. Może po prostu wystaw łeb za drzwi i wrzaśnij. Tu jesteśmy, zapraszamy. Dobry pomysł. Ej, czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Boż ty, w życiu. Co to jest? To jest plastik C4, no nie? No, inwazja obcych, czy jeszcze nie? Słuchaj, zabierz to i wracaj do wieży. Ja zajmę się tymi dupkami. Od razu wyzywasz. Nie znasz, nie oceniaj. No brzydki jesteś. Zgrywaj durnia, stawimy im czoła razem. I zaryzykujemy, że to odzyskają? Mowy Wojtek, nie ma. Ona chyba nie wie, że my tu trzech jesteśmy razem. W jednej osobie? Się no, bo ona nas nie obiecaj kojarzy. Obiecaj mi, że wypuścisz Rahima do gniazda. Tak, jasne. Obiecuję, idź już. Jak się wystraszyłem. Ale
Ale wiesz, przynajmniej my mamy wsparcie. Oj, tak, mam spadek FPS-ów. Dobra. Ło, panie! Headshot. O! Patrz, on się rusza. Wow. Dostaw, on nie żyje. Ja ich przeszukuję. Mają, o, mają gwiazdki dorzucane przy sobie. To takie fajne. No. Ja tylko kasę dostaję. Ty to, ja ci mówię, że ty potrzebujesz po prostu wsparcia, tak jak ostatnio ci powiedziałem. Psychicznego chyba. Ty potrzebujesz po prostu mieć lepszy jakość narzędzia, bo to sobie inaczej nie dasz rady. Na przykład taką bombę atomową. Nie, to byłoby przerost form nad treścią, więc to... Nie wiem, co ty. Wojtek, ja już idę, chodź tu szybko, bo tu się czuję zagubiony lekko. Ale to chodź tu, bo to są drzwi. Ale to trzeba opuścić szkołę, to tam są drzwi. Ale tutaj masz drzwi. Wydawało mi się, że trzeba naokoło, dobra, okej. Okay. Tutaj, ale tutaj masz. Coś słyszałem. Głośne to było. O. O, dobra, myślałem, że ten, że wyważyłem cię. No możemy iść dookoła i powalczyć. Cholera. No bo taki miałem zamiar. Na poszukiwanie antyzyny, a znaleźliśmy materiały wybuchowe. Wojtek, bo ja chcę walczyć. Teraz musimy się z tym zwijać. Chcę krwi, chcę przemocy. Pragnione krwi, ty Jakub. Czekaj, napiję się wody. Dużo lepiej. Mam coś, a... A nie, ja nie chcę deski pościć mi. Co tam było? Co tam masz? Nie wiem, naprawiam sobie klucz. Okej. To? Wychodzimy? Poczekaj. Dawaj, z bejsbolem. Jest noc. Tam jest. Boisz się czegoś? Ojcze, cholera. Nie. On promieniuje. On zrobił to, co widziałem. Teraz bez, bez hałasu, nie? Piotrek, bo jak zrobisz pół, to tam masz takiego, który atakował. Bez hałasu. Wojtek, oni tu idą, nie szukam cię! Crane, mówiłeś wcześniej, że będziemy musieli pogadać, jeśli nie znajdziemy antyzyny. I pogadamy. Tylko najpierw zróbmy coś z tymi ładunkami. Czekaj, bije to coś, co się rusza. W porządku, Jake. Spokojna głowa. Wojtek nie żyje. Co to? Oddaj pieniądze. Płakamy na pieniądze. Jak zawsze. Czekaj, przeładuję sobie kij baseballowy. Dobra, możemy pójść. Ej, to trzeba iść szybko. Chodź tędy, tędy, zobacz, to będzie szybciej. Zgaś lataleczkę. Ocenimy odległość. Ej, zgaś latarkę, bo nas widzą. Ale już po nocy. Trzymam, nie ma tych. Czekaj, grobów. Szukam wybuchowych gwiazdek, ale już mi się skończyło. 341. To co, dzida? O, biegiem. Damy radę, my nie damy. Sprawdzaj teren przed tymi złymi, nie? Nie, już ich tutaj nie ma. Po nocy minęła. Aha. Było. Uderzyłem go. Jezuniu. To bolało, uciekam. Żyjesz? Żyjesz. O fuck, to jest coś dużego. Jak to się zamachnie, to jak Udzianowski. Czekaj. Czekam, co? Ej, chyba się biją. Pomogę któremuś. Czemu go gryzłeś? Mam u ciebie dług, chłopie. Wiem, wiem, spoko, ma. Dostałem hajs od niego, a ty? Nie, bo ty kurde. To tak jest smutne. A nie, czekaj. Stałem. Wojtek, mam 3... O, mam 120 HP, kto mnie uleczył? Ja! A dziękuję!
A już miałem temat. Nawet tego nie zauważył. Już myślałem, że ten koleś to zrobił. Chyba jest taka, że jak się ulecie, to tak od razu błyśnie świat. Tak jest Jesus. Ale on tego nawet nie zauważył. Wojtek, jest sprawa. Padłeś. No. Dobra, faktycznie się dzień zaczyna, więc spoczko. Pana. No dawaj, dawaj, dawaj! A teraz ci na komuty. Do domu, wracamy. Łuki się strzają, że to my. Patrz, kto tam idzie, patrz, kto tam idzie. Widziałeś. Akurat w to miejsce, gdzie to wybuchło, szedł kolej z butlą. Co ty gadasz? No, ten żółty. No kurde, dobra, to mi to dobrze. Idź to. Chodź, pogadamy z Rahimem. No bo cię... Świurgnąć cię, czy co? Wiesz, sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć... Działo się, Wojtuś, działo. Działo? Oj tak, oj. Ale my tak bardzo olewamy fabułę, my tylko patrzymy na to, żeby się napierdzielać. To jest smutne, ale fajnie. Nie no, mamy kropeczkę, jesteśmy w kropeczce. Jesteśmy w kropeczce. Możesz wytworzyć nowy przedmiot. Tak, teraz olewasz. Apteczkę sobie wytworzę tylko, wiesz? Nie no, żartuję, ale to jest dobrym pomysłem. Ta apteczka się nam przyda. Tam. Dobra, mogę iść już. Tu jest Rahim. Chyba... Rahim to taki raper, nie? Był. Chodź o Quick? O co chodzi taki raper? Chodź, cutscenka jest chyba. A nie, jednak nie. A to na samym dachu? Nie wiem, gdzie on wlazł. Nie, to... No, tu jest balkon, tu się nie wejdzie. Nie, to chyba do góry jednak. No, tak by wychodziło, że jeszcze wyżej. Chyba chciał już skoczyć, już ma dość. Jeszcze wyżej, ty. Gdzie on wlazł? Znowu chce skoczyć? Tak. A narąbany jak świnia. Bo! Kocham to. Boję się wysokości, boję się, że spadnę. Ale leci, mamma mia. Chodź, skoczymy razem. Tak na 3-4. 3, z rozpędu, no. 3-4. Tak, jest razem. O, ty gnojku. Crane, Said mówił, że znaleźliście środki wybuchowe. Zajebiście, facet. Jade mu je dała. Said kiedyś był saperem, to i zna się na tych rzeczach. Mieliśmy szczęście, ale... szczerze mówiąc, wolałbym antyzynę. Mój koleś Omar upewni się, że Said da do nich dobre zapalniki. Musimy mieć możliwość zawinięcia się stamtąd, zanim wszystko pierdyknie. My? Nie będzie tam żadnych nas. Oczywiście trzeba wysadzić to gniazdo, a teraz mamy nawet jak. Ale sam to załatwię. Ale... to mój plan. I wykonam go co do litery, obiecuję. Ja Teraz cię nie przekonam, nie? Nic nie rozumiem. Spoko. Skontaktuję się z tobą, jak Said skończy z tymi zapalnikami. Więc jesteśmy umówieni? Chyba tak. Czy jesteśmy umówieni? Tak. Jesteśmy umówieni. I jeszcze jedno. Co jakiś czas trafiam na takiego dziwnego zarażonego. Doktor Zir jest w ciężarówce, chcę z nim o tym pogadać. Nie, jest w szpitalu. Odwiedza doktor Len. Dzięki. Pogadamy wkrótce. Okej. Dobra, fajnie, fajnie doświadczenia dostaliśmy dużo, ale co dalej? Tak, to już dostaliśmy, nie zauważyłem. No, 10 tysięcy dostaliśmy, o. Więc spoko. Dalej, to idziemy do kropki. Kropka jest o tutaj. Ja się wspinam, ja tu jestem Supermanem, a co byś mówił o tym, co? Nie no, spoko, jak dojdziesz, to... Nie będę do ciebie dochodził. To jak dobiegniesz? Lepiej, lepiej, już idę. Dzida, kto pierwszy do windy? No nie, on będzie pierwszy, źle wybrałem. Wojtek, ile można na ciebie czekać? Ale to jest tutaj. Aha, dobra, myślałem, że do windy biegnie. Sorry. Umarł, zobacz, on umrze. Cześć, Berygo. To zrób mu ten, resuscytację. Ale on jeszcze oddycha, to po co? Nie wiem. Chodź tu. Doktorze, masz chwilę? O, Crane, tak? Jak mogę pomóc? Crane, pamiętasz jak mówiłem o tym dziwnym zarażonym, tym, który uciekł na mój widok? Właśnie widziałem kolejnego i zrobił to samo.
Chyba słyszałem, jak twoi koledzy mówią o tych stworach. Nazwali je sprinterami. One chyba preferują niektóre części miasta, ale wychodzą tylko w nocy. Może dałobyś radę jednego złapać i przynieść mi próbkę jego ciała? Widzisz, przyszło mi tak do głowy taka luźna myśl, że jeśli te stwory preferują miejsca, w których zostawiłem moją przynętę, cóż, lepiej się zbytnio nie ekscytować. Zdobądź tę próbkę, proszę. Musi być świeża, więc wróć do mnie od razu. Dobra. No to gdzie mogę ich znaleźć? Podobno nasz kwatermistrz wie, gdzie można je spotkać. I tak będziemy chodzić, jak w urzędzie, od okienka do okienka. Lepiej tak, niż mój odcinek, który był filmowy. No wiesz, też fajnie. Z dół trzeba, czekaj. Wojtek, schody skończyły się tutaj, nic tu nie ma. To zostaw je. Naprawdę? Sądzę, że to był dobry pomysł. Dawaj. Chociaż jak chcesz, to możesz pobiegać koło tego korytarza. Czemu nie? Zir poprosił mnie o przyniesienie mu próbki tkanki tych dziwnych zarażonych, których widziałem przed szkołą. Powiedział, że zazwyczaj... Czyli będziemy ich kroić? Fajnie w sumie. Chyba ty. Chodź, idziemy się lać. Cześć, kwatermistrz, chyba ktoś ważny. Czym mogę służyć? No, doktor Zir mówi, że wiesz, gdzie szukać tych tam w... sprinterów. Wiesz, bardzo okay. Szybcy, z zielonymi wrzodami. A tak, jasne. Mogę pokazać, gdzie bywają. Tu, tu i tu. Chociaż moim zdaniem nie ma co specjalnie szukać kłopotów, jeśli te nie szukają ciebie. Mądra maksyma. Dzięki. Okej, okay. W sumie dalej nie wiem, co mamy zrobić. Złap sprintera w nocy. Wiesz co on ma do zdobnięcia, bo on ma takie rzeczy czasami. Ma apteczkę zawsze i ten, od niego nic już kupować oddaje. Aha, a faktycznie apteczkę dostałem. I wytrych, i dużo rzeczy. No, więc to tak zawsze warto sobie wziąć jeszcze przed depożyć. Wiesz, sporo jest do zrobienia. Chodź, jak musimy stąd wyjść chyba. Nie tędy? A, tu jest wyjście. Tylko musimy go złapać w nocy dopiero, stary. To mamy sobie... Musimy przebimbać ten czas. Zaraz nam się czekać. Sprinterzy wychodzą tylko nocą i trzymają się swoich terenów łowieckich, które masz zaznaczone na mapie. Jeżeli chcesz na nich zapolować, zachowaj ostrożność. Łatwo je wystraszyć, a uciekają bardzo szybko. Obszar żerowania sprinterów jest zwykle broniony przez przemieńce. Użyj petard, żeby odwrócić ich uwagę. Petardy mamy, więc spokojnie. Czekaj, wiesz gdzie jest ten obszar, gdzie mamy ich szukać? Crane, jesteś tam? Tak, tutaj niedaleko. Co tam, Spike? Małe info. Jakbyś mnie potrzebował, na przystani promowej będę pomagał Morganowi przygotować barkę. Zaznaczyłem punkt. Czekaj, aha, tutaj. To co, lecimy tam i czekamy na noskę już? No tam mamy akurat... Nie wiem, spadasz, to nie ma zegarka, przydałby się która godzina, ale... Widziałeś, jak spadł? Nie. Tak, nie, pum, akurat pum. Skakałem tam. Okej, okej. Ale wiesz, przydałoby się, bo to możemy tam skoczyć. No. Tam jest no, chałupka do ochrony, w sensie możemy pokazać, co zrobić. I tak nie ruszymy teraz mamy do przodu, dopóki nie dorobimy tego. Oni są głupi, oni spadają z dachów. Mówię ci. Popiaki? Nie żyje. Powiem ci, że jestem zdziwiony, wiesz, naprawdę, że on jest głupi i spada. Naprawdę, dziwny, nie? No bardzo. Patrz jak macha do nas, to nasz fan. Fuck, nie to! A to? Tylko nie trafiłem. Co z tego? Dobra, oni są tutaj, więc chodźmy stąd. To na twoje miejsce, nie? Gdzie oznaczyłeś? Tak. O boj. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą. Szukaj skrzynek, nie? Bo o, jest jedna. Z zaopatrzeniem są. Części metalowe, to zobacz, mamy. Wytrychy. No, dobre wytrychy. Bywało lepiej. Fuck, coś tu biega, pomocy!
Wojtek, stój, nie żyje, stój, wystarczy, Wojtuś. Po czym poznałeś? Ona się krzyczała, kiedy ją kupałem. Nie, bo jak się pojawia ten znaczek przeszukania, to już nie żyje. Ale to było później. Ej, kolega jest. Gdzie gryziesz? A ząbki umyte? No to co? Halo? Oło. Bolało? Wziotka klatka piersiowa, będzie problem. Ty, panna młoda idzie. Chodź po kroczu, ja tu idę. Oczywiście, jak już ciężko, to ucieka. A co ja jestem? Oho. Co się dzieje? Dobra, chodź, pomożemy facetowi. A gdzie to jest ty? Bo ja tu mam jakby koleżankę. O, ale buta dostała, czekaj. Staczaj się, jak mam tam. Ty, od jednego kopnięcia podłaczajesz to? Interwencja, co się dzieje? Już nic, koleś się nadział na końcu. Smutne. Ty tu dobiegłeś, to... zginął. To już zginął dwa razy. Uratowanie nam życia. Odbierz sobie coś tam. Dawaj hajs. Nie? Ma hajsu, nie ma, on ma jakiegoś zabójcę. No nie daje mi nic. Chodź będzie dać. A, bo... nie dobra, wiem. Tu mamy safe. Ej, tam jest ten koleś, czekaj, patrz, zrobimy coś fajnego. Czekaj. Patrz, czekaj. Patrzcie, Piotrek, wybycia coś fajnego. Ha! Jeb! Yeah. Ej, wszystko ryczy, czekamy. Czekaj, tam są źli! Trochę za głośno ten żeby był. Ale ja kocham do nich strzelać. Ale to jest w ogóle jedna z lepszych gier w ogóle, nie? No. Wojtek, oni są trudni. Zabiłem prawda. Trzech. Mam mało kul. Mam 12 kulów. Mam 12 kul, wiesz tylko. Do pistoletu. Dlatego ja ci nie dam. Oj, oj, oj. Bramę zamknąłeś, nie? Tak, tak. Bardzo tak, ładnie. Jest ochronione. Bezpiecznie jest. Już możemy się czuć bezpiecznie. Na pewno nic tam nie zrobią. Na pewno nie, przynajmniej nie tutaj. Dobra, gdzie ta noc? Może iść, pójdziemy spać. A da się? Tak. Czekaj, bo słońce jest blisko zachodu. Śpij do nocy. Gdzie? To dawaj, kimono. Idziemy tam po próbkę, nie? To tak, ja odwracam petardami, a ty go tam skrobiesz za ucho i uciekamy. Okej? Okay? Tylko czekaj, jeszcze może jednak wezmę broń. Da się tego spokoju. Musimy go zabić, tak? Najpierw. Chyba powinniśmy. Dałoby się. Ale głośno, ojejku. To co, lecimy? Gdzie jesteś? Na płocie. A tu? Niebieska ikona, pamiętaj. To co leci? Aha, czekaj, gdzie mam wyjść? Tam. Tam. Tam petardy? Czekaj, czekaj, będę miał. Opa, tam. Plecy, plecy. Nie ładuj do niego. Nie, nie, szkoda, 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 naprawdę. Włączyłem pułapkę tylko, nic więcej. Weź? Nie, 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 tak nie, wiesz? Flaszki zombiaka dla doktora. Sztuk raz. Co? Nic nie widziałem, ty. To co, padłeś? Nie. Ale... ale ja padłem. Dobra, padłeś, to już jesteś w bezpiecznej strefie. Nie? Chyba tak. Nie bardzo. Czekaj, przynosi mnie. Wiesz co, jestem. Nie ma co, stary, strzelać do gościa, bo szkoda amunicji, on jest nieśmiertelny.
Dobra, gdzie ty jesteś? U góry? Bo tak, ja mam tkankę. Masz już? Mam. No to... A, ja koniec. Ja go pierwszego zabiłem, więc możemy iść spać i stanie radą. Chociaż w sumie to chyba nie o to, żeby... A, myślę, że nam to wystarczy. Pojedziemy spać. Tak chcesz, tak? No, ja tam nie widziałem, bo ja padłem i tam się od razu wszystko tak zamgliło. Dobra. Ten mnie kopnął, ten mnie ugryzł, ten mi urwał ucho i co? A ja szybko haps dla... No, haps, proszę bardzo. Dobra, dawaj do gościa lecimy. Jak to tam? Karate Kid, zobacz. Cię zaraz uderzę. King Bruce Lee, karate mistrz. Dobra, idziemy. Przeskakuj przez nich. Wojtek, gdzie jesteś? Właśnie dostałem informację, że mnie rozłączyło. Co, z gry? A wywaliło mnie z gry. Jak to możliwe? Steam. Czekaj. Zaprosz graczy. I zapraszam cię. Dostałeś coś? Okej, tak. Przepraszamy za problemy, ale Dying Light tak lubi sobie potrolować gierkę. Wojenko, A czekaj, jest. Tu możesz ty za pani. No dobra, jestem. Ja okay. Chyba. Jestem. Uczekaj, bo ci bije z tyłu. Zostaw go. Ale... Wiej. Uciekaj. Tam jest coś zlutowanego. Uciekamy od niego. Oj. To będzie biegł za nami. Dawaj go. Wojtek, zostaw ją. Uciekaj, nie ma amunicji więcej. Uciekaj stąd. Dobra. Co? Uciekaj. To jest strefa bezpieczna. Ale ja jestem w niebezpieczeństwie. On mnie goni cały czas. Goń się, leszczu. Młodszy Wojtek, jak się boję! Nie mogę, za dużo ich tu jest! I do góry. A, tędy! Elo, mi z tej bazy. Dobra, jestem. Zostaw go. Ja mówię na nich nocni łowcy. Jeden mój kumpel widział raz, jak nocny biegacz zeskoczył ze 13 piętra i wylądował... Dobra, zanosimy tą próbkę i elo, gitara się ma, nie? Chodź. Dobry, zostałem u grubego. Chodź. Masz próbki, o które prosiłem? Świetnie, fenomenalnie. Właśnie opowiadałem doktorowi Camdenowi o tobie. Witam, panie Crane. Dobrze, że pan dla nas pracuje. Zdaje się pan być bardzo zdolną osobą. To ciekawe, co tym stworom zastępuje krew? Światło czułe. Jako broń głowę dam, że całkiem groźne. Ale to dygresja. Daję ostatnią porcję odczynnika i zapasowa fiolka. A niech mnie
Ta tkanka. Pozytywny wynik na zrekombinowanego wirusa. Kamden, wiesz co to za znaczy? Za szybko się to wszystko dzieje, nie ogarniam. Gdy zaszczepiłem próbki mięsa z rekombinowanym wirusem, wtedy zadziałało. To tłumaczyłoby te przeróżne mutacje. Nie dam rady. Kamden mógłby. Ma potrzebny sprzęt, ale przecież nie mamy szans dostarczyć mu wyników. A nie możecie wymieniać informacji przez radio? Za dużo danych, panie Crane. Zajęłoby całe lata. Obaj byśmy uświerkli, zanim by skończył. Woda, woda, wszędzie woda i ani kropli do picia. Doktorze Camden, a gdybym dostarczył to do pana osobiście? I dane, no i znowu i próbki. Leś. Panie Crane, przedostanie się do mnie byłoby szalenie niebezpieczne. Ale może nam pomóc, prawda? Nawet nie wiesz, ile to wszystko może znaczy. Dla mnie, dla wszystkich. Dam ci znać, gdy wszystko będzie gotowe. A teraz musisz iść. Tyle roboty. Tyle roboty. Okej. Dobra. Ja wam serdecznie dziękuję. Próbki pewnie będziemy nieść dopiero na odcinku Wojtka, który już jutro o 14 na jego kanale. Link macie w opisie, także zapraszamy. A tymczasem na dzisiaj, hej, na ten odcinek to już wszystko. Jesteś? Nie krzycz do mnie! Musimy z Omarem rozwalić to gniazdo! Że co? Do jasnej cholery, Rahim, mówiłem ci, że ja to zrobię! A, jak to jasne wyłączyć? Bo ty się lepiej ode mnie znasz na materiałach wybuchowych. Okay. Sam mówiłeś, że jesteś tylko turystą. Ale słuchaj, zjebało się. Mocno się zjebało. Co się stało? Gdzie jesteście? Daj escape, daj escape. Okej, i zostaw grę. Nie ma co rozwijać nowego wątku, bo za chwilę będziemy grać znowu i wiesz, szkoda, żeby tam, no, coś tam. No, także zapraszamy na kolejny odcinek. Wojtuś, ładnie się pożegnamy i elo, nie? Ładnie się żegnam w takim razie, elo. Dobra, czekaj, teraz to się jakoś wyłączało, nie? Escape? To nie jest takie proste właśnie. Czekaj, którymś się klikało. Dobra, to cześć.